Marta Szymik, witajcie w kolejnym podsumowaniu. Minął tydzień skrótu najważniejszych wydarzeń z regionu, wybranych dla Was przez redaktorów portalu. W poniedziałek na łamach naszego portalu pojawiła się relacja z chrześcijańskiego Marszu dla Życia i Rodziny, który przeszedł ulicami Cieszyna. W tym roku marsz odbył się pod hasłem Wybieram Życie. Podczas spotkania, które miało miejsce na rynku, poruszono m.in. temat aborcji i antykoncepcji. We wtorek informowaliśmy o drugiej edycji Dni Kultury Chrześcijańskiej przez 4 dni. W związku z tym wydarzeniem w Cieszynie sporo się działo. Odbyło się wiele koncertów, ale nie zabrakło również warsztatów wspólnego uwielbienia i nabożeństw. W zeszłym tygodniu odbyło się w Cieszynie czesko-polskie forum dyskusyjne Życie na granicy z nią czy bez niej. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoi Unia Europejska. W godzinach porannych odbyły się warsztaty dla uczniów, zaś przed południem debata z posłem do Parlamentu Europejskiego Janem Olbrychtem oraz zaproszonymi gośćmi. Radni Sejmiku Śląskiego postanowili przyznać 3 miliony złotych z budżetu województwa śląskiego dla OSP z województwa. Pieniądze mają być rozdysponowane pomiędzy 30 gmin, w tym po 150 tysięcy złotych trafi do Ustronia i Brennej. Wsparcie z budżetu województwa dla każdego z samorządowców ma stanowić część dofinansowania. Zmieniamy temat. Pomysł budowy ścieżek rowerowych wokół potężnego zalewu goczałkowickiego to nie nowość. Teraz jednak idea ta ma szansę na realizację. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku ruszą prace nad dużym projektem budowy wokół jeziora tras pieszo-rowerowych. W prace zaangażowane są też gminy Strumień i Chybie oraz starostwo w Cieszynie. Informowaliśmy również w środę o Cieszynitach Uznania 2017, które przyznano wybitnym osobowościom Śląska Cieszyńskiego, szczególnie zasłużonym w sferze działań na rzecz tolerancji i porozumienia. Cieszynity wręczono podczas uroczystej sesji Rady Miasta Wisła. A teraz o nielegalnym zatrudnianiu cudzoziemców. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili, iż w jednej z firm działającej na terenie powiatu cieszyńskiego zatrudniono nielegalnie 10 osób z Ukrainy. Zarówno właściciel firmy, jak i jego pracownicy odpowiedzą za naruszenie prawa. Pracodawcy grozi grzywna nie mniejsza niż 3000 zł. W piątek na łamach naszego portalu pojawiła się relacja z dni otwartych klubu Familia w Cieszynie. W tym roku Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów zaprosiło do wysłuchania wykładu certyfikowanego psychoterapeuty uzależnień. Była to 4. edycja Drzwi Otwartych. Nad tym, jak powinna wyglądać ulica Ludwika Kluckiego w Cieszynie, zastanawiali się projektanci, przedstawiciele Urzędu Miasta, a także różne instytucje oraz środowiska zajmujące się sztuką. W kwietniu odbyła się pierwsza debata w sprawie wizerunku Kluckiego. W zeszłym tygodniu podczas drugiej debaty zaproponowano już konkretne rozwiązania. W sobotę informowaliśmy również o nowej galerii, która została otwarta w Cieszynie. Chodzi o Miejską Galerię Sztuki 12, która znajduje się w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy. Za nami 10. Cieszyńska Noc Muzeów. Był to wieczór pełen atrakcji i niespodzianek. Do akcji włączyło się w tym roku ponad 20 instytucji. Nie sposób było wręcz wszystko zobaczyć. Uroczyste otwarcie miało miejsce tradycyjnie na dziedzińcu Muzeum Śląska Cieszyńskiego. I to już wszystkie informacje. W tym wydaniu minął tydzień. Na kolejne podsumowanie tygodnia zapraszamy w poniedziałek, 5 czerwca. Do zobaczenia.